Funkcje w języku C++ mogą też pobierać argumenty. Na przykład moglibyśmy napisać sobie funkcję, która wypisuje liczbę. Czyli będzie to funkcja, która pobiera liczbę całkowitą. No to musimy ją trochę inaczej zadeklarować niż do tej pory. Będzie to funkcja, która nie zwraca żadnej wartości, ma nazwę wypisz i pobiera jeden parametr, parametr całkowity. Na przykład nazwiemy go sobie a. Jak mamy takie a, no to możemy teraz to a użyć i wypisać je na przykład do konsoli. Czyli teraz, jeśli uruchomimy nasz program, to ta piątka zostanie skopiowana do zmiennej a, a następnie wypisana. Co tutaj się stało? Piątka jest kopiowana do a, następnie a jest używane do tego, żeby przekazać do obiektu cout. Następnie funkcja wychodzi z siebie i wraca w to miejsce. Czyli jeśli teraz mam taką funkcję, to mogę sobie wykorzystać do tego, żeby na przykład w pętli wypisać wszystkie jej argumenty. Znaczy wszystkie jej poszczególne wywołania, czyli jak mamy i równe mniejsze od 5 i plus plus, to możemy sobie to i wypisać. Mamy teraz 0, 1, 2, 3, 4, czyli kolejne wywołania naszej funkcji zostały, pętli zostały wywołane przez nasz program, właśnie używając funkcji wypisz pobierającej jeden argument.